Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym codzienniku biblijnym i posłuchajcie, dzisiejszy odcinek codziennika jest tysięcznym. To oznacza, że już 1000 razy Słowo Boże dzięki temu kanałowi mogło pojawiać się w wielu domach, na wielu telefonach, na wielu komputerach. I to jest taki wyjątkowy moment, dlatego też takie wyjątkowo dzisiaj słowo czytamy w tym dniu. Jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. W tym tysięcznym odcinku czytamy o takiej niesamowitej obietnicy, czy też zapowiedzi dnia, w którym dzięki Jezusowi Chrystusowi i temu, co On zrobił dla nas na krzyżu, zasiądziemy wraz z Abrahamem, Izakiem i Jakubem przy wspólnym stole na takiej wspólnej uroczystości, na wielkim weselu, które Pan Jezus zapowiadał już wcześniej w swoich przypowieściach i właśnie w tym również, jak chodził po ziemi i zwiastował nadejście tego królestwa. Wówczas zostaną zebrani, zaproszeni z czterech stron świata, i wtedy spełni się takie wszelkie marzenia i takie tęsknoty za tym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. I będzie to niesamowity moment wielkiej radości i wielkiego ucztowania. Ale zanim to nastąpi, no to upłynie jeszcze kilka lat, kilka zim. Oglądniemy jeszcze jakąś ilość codzienników biblijnych, aż w końcu przyjdzie Chrystus na ziemię i będzie postępował według swojego planu. Tak wiele razy dzięki Słowu Bożemu słyszeliśmy właśnie słowa o nadejściu tego dnia. Tak wiele razy w trakcie Adwentu słyszeliśmy już te słowa o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię jako początku właśnie tych wydarzeń. Dzisiaj ta liczba 1000, w której mamy udział właśnie oglądać ten codziennik, tak niesamowicie pięknie komponuje się z tą zapowiedzią tego dnia. To jest taka pełnia, takie coś niesamowitego, taka potężna liczba. I wiecie, myślę, że to Słowo Boże dzisiaj jest dla nas takim zachęceniem, zarówno ta liczba, jak i to Słowo Boże, jest takim zachęceniem do tego, żebyśmy trwali dalej, żebyśmy uczestniczyli w oglądaniu codzienników, jak i we wszelkim odbiorze Słowa Bożego, jakie możemy tutaj na ziemi mieć miejsce. To jest coś wspaniałego. Warto czekać, warto słuchać, warto czytać, warto rozważać, warto trwać w społeczności właśnie również przez te codzienniki, do czego cię, droga siostro i bracie, zachęcam dzisiaj w tym miejscu. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten niesamowity przywilej słuchania Twojego Słowa Bożego i czytania o tym, co ma nadejść. Wierzymy, że do każdego i każdej z nas odnoszą się te obietnice, dlatego chcemy trwać w nich. Chcemy prosić Cię o to, abyś Ty nam każdego dnia dawał siły i tak prowadził właśnie również przez te codzienniki, które możemy nagrywać już od 3 lat. Dziękujemy Ci za każdą siostrę i brata, który przez to słowo w tych porannych rozważaniach mógł doświadczyć Twojej konkretnej rady, wskazówki i Twojego prowadzenia. I prosimy Cię, podaruj nam następne 1000 możliwości zwiastowania Twojego słowa. Niech Twoje imię przez ten kanał i przez to, co tu się dzieje, będzie uwielbione. Niech Twój Duch Święty działa, a my powierzamy się w Twoje ręce i prosimy o Twoje błogosławieństwo i ochronę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To jest na koniec pytanie. Czy wśród dzisiejszych słuchaczy, czy też uczestników tego codziennika jest ktoś, kto oglądał wszystkie 1000 odcinków? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu i zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia następnym razem.